nie ma daty ważności do tego, żeby zmienić swoje życie. Wróciłam swoje życie do góry nogami. W wieku 20 lat siatkarki, która cały czas tylko była hala, piłka, cztery ściany, sufit. Nagle okazało się, że jest to przestrzeń otwarta, oceany, woda, żywioł. Czysty przypadek. Miałam takiego znajomego, który polecił nam klinikę, żeby się przebadać, zobaczyć, czy się nie ma jakiejś kontuzji. I się okazało, że właścicielem tej kliniki jest lekarz kadry narodowej żeglarzy. Stwierdził, że ja mam idealne predyspozycje do tego, żeby żeglować. I później następne badanie było, a nie chciałabyś żeglować? A ja sobie myślę, żeglować? I tak zostałam już 17 rok. Początki były ciężkie, no spędzałyśmy na wodzie 8 godzin, w blokach 4-godzinnych. Kładłam się do łóżka, łóżko mi falowało. Okazało się, że mam chorobę morską, no to po tygodniu wymiotowania na łódce miałam taki moment, że pomyślałam, nie, no przecież nie nadaję się do tego. Ten moment był 17 lat temu. Chorobę morską mam do dzisiaj, walczę z nią na 1000 różnych sposobów. To nie jest bieg na 100 metrów, że masz po prostu zacisnąć zęby i tylko mięśnie musisz wypracować. To jednak jest spojrzenie na żagle plus mnóstwo teorii, jeśli chodzi o meteorologię, o prądy, które są na wodach. Łódka ma 4 m 70 cm. Pływamy w 2 osoby razem z Agnieszką Skrzypulec. Spędzamy na treningach 280 dni poza domem. Trening najmniej trwa 3,5 godziny. Jak pływamy na oceanie i dochodzą fale, które mogą mieć 9, nawet 10 metrów, my musimy się tam nieźle spiąć, żeby nie wylądować z masztem do dołu. Nasze żeglowanie to jest 100% skupienia. Jesteś nawet wyczulony na różne dźwięki wody odbijające się od łódki. I ty wiesz, że ta łódka przecina falę dobrze, to czujesz, to czujesz. Mówimy o wygrywaniu medali na Igrzyskach Olimpijskich, to jest wywalczone egoistycznymi pobudkami. Partnerzy wszystkich olimpijczyków powinni dostawać też medale. Czasem myślę, no po co mi to? Czas to kończyć, jak mnie tutaj łupie w kręgosłupie, reumatyzm, w ogóle nie mogę ruszać się palcami. Później wychodzisz na trening i okazuje się, że masz 15 węzłów, fala, piękna pogoda i tego nie ma. Po prostu jesteś ty, woda, żywioł, to się zapomina o wszystkim. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.